Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek The Forest. Jest to trzeci odcinek w nowej bazie. Dzisiaj będziemy kontynuować budowę jak w poprzednich dwóch odcinkach. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może być to nudne, ponieważ nie walczymy praktycznie w ogóle. Jednak mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku przyjdzie jakaś grupa, powalczymy, zbalansujemy trochę walkę z budową. Od czego będę chciał zacząć? Przede wszystkim będę chciał wykończyć moje effigy. Ostatnimi czasy ktoś powiedział mi w komentarzach, żebym raczej patrzył na ilość, którą sugeruje mi gra, jeżeli chodzi o części do budowy effigy, niż na części w samym effigy. Ja twierdzę, że jest to nieprawda, ponieważ nie ma opcji, żebym potrzebował jeszcze 9 głów. Wygląda na to, że potrzebujemy jeszcze jedną głowę i jedną rękę. To w tym momencie spróbuję znaleźć. Gdzieś tutaj było rozczłonkowane ciało. Okej, noga. Jakim cudem tutaj są 4 nogi? Jest jedna ręka. Potrzebujemy jeszcze jedną głowę. O ile dobrze pamiętam, tutaj gdzieś powinno być kolejne ciało. Mamy głowę. Mam nadzieję, że moje effigy nie będzie zbugowane na maksa i uda mi się je zbudować. No cóż, wygląda na to, że potrzebowaliśmy już tylko jedną głowę, ponieważ ręka dodała się sama. No i cóż, mamy effigy. Co w tym momencie będę chciał zrobić? Pierwszą rzeczą, którą będę chciał zrobić, jest sprawdzenie kolejnej sugestii jednego z was, ponieważ ktoś ostatnimi czasy powiedział mi, że ryby, które są nieopodal w jeziorze, suszą się praktycznie od razu na drying racku, czyli wrzucamy je, możemy jeść od razu bez gotowania, bez niczego, więc spróbuję to w tym momencie sprawdzić. Moje mięso teoretycznie powinno już dojść, więc powinno być gotowe do jedzenia. Jednak z drugiej strony, jeżeli jest bug, chcemy go sprawdzić. Gdzie jesteście, moje małe, pływające obiady? Jedna. Druga. Trzecia. O ile dobrze pamiętam, możemy nosić tylko 3 ryby, więc raczej nie ma sensu polować na więcej. Są 3. Jest też królik. Wrócimy do obozu, spróbujemy coś zjeść. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że w tym momencie ususzyło się już moje mięso, jeżeli ryby nie ususzą się automatycznie. No i dobra, moje mięso jest ususzone. Od razu zjedliśmy jedno, pełen głód, pełna energia. Nie jestem do końca pewien, czy mogę cię zjeść. Wydaje mi się, że niestety nie, że ryba nie jest automatycznie ususzona. Spróbujmy włożyć jeszcze jedną. Nope. Niestety nie, wydaje mi się, że ten bug niestety nie istnieje, ponieważ jestem w stanie zjeść tylko 3 kawałki mięsa, które powiesiłem tam wcześniej. Niemniej jednak, ryby w końcu się ususzą. Mamy pełen głód. W tym momencie skupmy się na budowie. Ja się na początek rozglądnę, aby upewnić się, że nic mnie nie zaatakuje w najbliższych kilku minutach. No i od czego zaczniemy? Wydaje mi się, że będę chciał zbudować sobie bramę. Standardowo będę chciał zbudować sobie bramę złożoną z tej pułapki, jednak w tym momencie przerwa pomiędzy dwoma palisadami jest zbyt duża, więc na początek będę musiał wybudować jedną palisadę gdzieś z tej albo z tej strony, żeby po prostu zmniejszyć tą przerwę. Coś takiego. No okej, wszystko byłoby fajnie, tylko że to będzie wyglądać strasznie nieelegancko. Skasujmy to. Co moglibyśmy zrobić? Teoretycznie mógłbym budować z tej strony, ponieważ tutaj mamy płaską powierzchnię. Jednak jeżeli zbuduję z tej strony, to moja pułapka będzie pod kątem, więc też nie będzie wyglądać zbyt ciekawie. Spróbujmy zrobić coś innego. Na początek zbuduję sobie palisadę tutaj. Następnie połączę z nią kolejną. I kolejną, jeżeli gra mi na to pozwoli. A następnie skasujemy tą i tą. No i wydaje mi się, że wyszło wręcz idealnie. Dorzućmy kilka logów, zobaczmy, jak będzie wyglądał finalny efekt.
Okej, moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze. Bardzo ciężko zauważyć różnicę, gdzie zostały wybudowane dwie palisady. Zmniejszyliśmy przerwę, w tym momencie będę w stanie postawić sobie pułapkę i po prostu zamknąć moją bramę. Pytanie brzmi, czy chcę w tym momencie stawiać pułapkę, która będzie zamykała się do środka czy na zewnątrz? Teoretycznie ustawiając ją na zewnątrz, jestem w stanie zaatakować pierwszego przeciwnika, który będzie chciał wejść. Jednak z drugiej strony, w tym momencie robię sobie zamykanie mojej bazy od zewnątrz, więc jestem w tym momencie na zewnątrz razem z kanibalami, jeżeli przed nimi uciekam. Wydaje mi się, że zamykanie do wewnątrz będzie lepszą opcją. Wchodzę do środka, zamyka się za mną brama. Jeżeli wejdzie kanibal, wchodzi tylko jeden, jestem w stanie go zabić ręcznie. Spróbujmy postawić bramę gdzieś tutaj. Nie wiem, jak prosto w tym momencie ta brama będzie wyglądać. Okej, nie jest źle. Coś takiego. Okej, wygląda w miarę prosto. Tak jak powiedziałem, zamyka się do wewnątrz. Więc jeżeli będziemy uciekać, brama zamknie się za nami. Jeżeli przyjdą kanibale i jeden zostanie wpuszczony albo po prostu oberwie w plecy, no i w tym momencie będziemy w stanie go zabić ręcznie, jeżeli przeżyje. Dorzućmy belki do mojej bramy. Następnie będę musiał chyba wyjść na zewnątrz, zebrać trochę patyków. Jeszcze kilka patyków, kilka kamieni. I nasza brama będzie gotowa. W następnej kolejności będę chciał zbudować jakiegoś rodzaju oświetlenie w mojej bazie, ponieważ niedługo przyjdzie noc. Zasadniczo pokazuję wam dzień, ponieważ chcę budować za dnia, kiedy nie ma aż tylu ataków kanibali. Jednak wydaje mi się, że w końcu zrobię sobie odcinek w nocy, ponieważ ich aktywność znacznie wzrasta. Przez moment myślałem, że gdzieś tam na horyzoncie jest kanibal, jednak był to nie w pełni wygenerowany kawał drewna, który sobie tutaj leży. Dobra, mamy maksimum patyków. Weźmy kilka kamieni. Żeby było ładnie wszystko symetrycznie, wydaje mi się, że dorzucę sobie dwie pochodnie po dwóch stronach. Pułapka, nie ukrywam, nie wygląda idealnie. Jednak nie jesteśmy na idealnie płaskiej powierzchni. W tym miejscu zaczyna wszystko iść do góry. Więc cóż, niestety musimy sobie radzić z tym, co mamy. Jeżeli twórcy w pewnym momencie dadzą mi ogromną, wielką, idealnie płaską polanę... What the fuck, Bambi? Wydaje mi się, że Bambi przetransportował się gdzieś tutaj, na moich oczach. Jak na razie nie jesteśmy w stanie kraftować nic praktycznie ze skóry jeleni lub czymkolwiek te zwierzęta są. Jednak wydaje mi się, że jeżeli twórcy dadzą nam możliwość kraftowania lub zbierania ich mięsa, no cóż, rozpocznie się wielka rzeź w okolicy. W pewnym momencie będę musiał też pozabijać trochę ptaków. Oczywiście będę chciał sobie wykraftować łuk, strzały w razie ataku. What the fuck? A wy co robicie na mojej polanie? Okej, czy chcemy zaatakować grupkę 2, 4, 5? Dlaczego nie? Przyda mi się nowe effigy gdzieś na zewnątrz. Błędem było zignorowanie mnie na początku. Przyciągnijmy ich gdzieś bliżej mojej bazy. Muszę przestać biegać, żeby podbudować sobie moją energię. Rozciągnijmy trochę szerzej całą grupę. Dwa, cztery, sześć. Okej, damy radę. Albo i nie. Dobra, rozwiążę sprawę spokojnie. Czy jestem w stanie wybudować szybko moją bramę? Tak? No i co teraz zrobicie? Okej, wpuśćmy jedną. Brama zadziałała wręcz idealnie. Tak, wyjdź sobie stąd. Okej, nie dajmy się zabić pojedynczej przeciwniczce. Okej, przeciwniczka padła. Pytanie brzmi, jak się stąd wydostanę? Ponieważ za każdym razem, kiedy będę podchodził do mojej pułapki, będzie się ona resetować. Jestem w stanie... Nope, nie jestem w stanie nad nią przeskoczyć.
Dobra, jestem w stanie podejść bardzo blisko. A następnie otworzyć i wyjść. Tak przynajmniej to wygląda. Dokładnie. Spróbujmy ściągnąć następnego przeciwnika. Wydaje mi się, że poszli sobie gdzieś tutaj. Ej, serio zostawiliście swoją koleżankę? Po prostu sobie poszliście? Nie, nie, tak nie będziemy się bawić. Tak, to znowu ja. Okej, wyruszyli. Może tym razem uda mi się ściągnąć dwójkę do mojego obozu. What the fuck? No dalej, serio? Dobra, mamy jeszcze kawałek do obozu. Serio, tamta sobie odpuściła? Cóż, załatwimy go tutaj w takim wypadku. Proszę, tylko nie eksploduj. Dziękuję. Ściągnijmy następnego. Z jednej strony chcę sobie wybudować kolejne effigy tuż przy wejściu, jednak wydaje mi się, że jeżeli zbuduję tam effigy, nie będę w stanie ściągać kanibali do mojej bazy. Ej, serio? Tutaj, chodź. Chodź, tutaj. Tak, idealnie jesteś w środku. Nie, nie uciekaj, spokojnie. Ja się tą zajmę. Okej, mimo że wylądował gdzieś poza ścianą, jestem w stanie go zabić, mam przynajmniej taką nadzieję. Brama działa w tym momencie wręcz idealnie. Tak powiedziałem, nie jestem do końca pewien, czy chcę budować effigy tutaj, ponieważ oni będą się bać. Dokładnie to samo będzie wyglądało, jeżeli zbudujemy tutaj ogień, więc wydaje mi się, że po prostu go sobie opuszczę. Jeszcze ktoś? Okej, wygląda to, że wracają. Okej, ustawmy się tutaj. Chodź. Otwórzmy. Nie chcę ci otworzyć bramy, spokojnie, zaczekaj. Ups. Wybacz, nie o to mi chodziło. Okej, gdzie reszta? Kolejna. A, kolejna jest tutaj. Jakim cudem... What the fuck? Dobra, umarł, ale żyje. Tak to przynajmniej wygląda. O co tu chodzi? Dobra, czy ja mam w tym momencie nieśmiertelnego kanibala w mojej bazie? No to trochę z się. Dobra, będziesz moim nowym przyjacielem. Będziesz sobie po prostu tutaj stał i nic nie robił. Czy mogę cię przestawić gdzieś dalej od wejścia? No dobra, trochę to zajmuje. Wydaje mi się, że mamy koniec dnia, więc może rozpalimy sobie ognisko. Żeby rozświetlić trochę okolice. I to samo z effigy. Nie ukrywam, że w dzisiejszym odcinku nie zrobiliśmy tak dużego progresu, jak się spodziewałem. Ej, tutaj! Rozumiem, że on jest tam, ale wy teoretycznie nie jesteście w stanie go zobaczyć, ponieważ on jest po drugiej stronie. Tak? Wręcz idealnie, dziękuję. No dobra, kolejna... What the fuck? Kolejna, która przebudziła się po zabiciu przez moją pułapkę. Tą jednak jesteśmy w stanie chyba zabić. Albo i nie. Dobra, zjedzmy sobie trochę mięsa, ponieważ skończyła mi się energia. Sprawa z drying rackiem jest wręcz idealna. Po prostu podchodzimy, jemy, sprawa załatwiona.
No cóż, no to mamy już parę nowych przyjaciół. Chcesz dołączyć do trójki? Znaczy dwójki, ty będziesz trzecia? Chodź. Ej, nie tam, tutaj, tutaj jest wejście, tutaj. Chyba, że umiesz przechodzić przez ściany. Hej. Dobra, chyba załatwimy ją ręcznie. Nie chcę czekać, aż wejdzie do mojej bazy. Tylko nie eksploduj, proszę. Dziękuję. Wejdźmy do środka. No cóż, zastanówmy się, co w tym momencie będę chciał zrobić z moimi nowymi przyjaciółmi. Nie jestem w stanie ich zabić. Dobra, to jest nienormalne. Co moglibyśmy zrobić? Czy jestem w stanie... Zapiszmy grę na dobry początek. Następnie... Okej, jak mogę was zabić? Teoretycznie mógłbym pod wami złożyć ognisko. Czy on traci zęby? Tak, przy każdym strzale on traci zęby. Dużo upgrade'ów. Dobra, ja nie chcę nic mówić, ale teoretycznie powinny ci się już skończyć zęby. I wygląda na to, że się skończyły, bo przestał je tracić. Wyjdźmy na zewnątrz, zbierzmy sobie trochę zasobów. Zróbmy sobie więcej oświetlenia wokół mojej bazy. Wydaje mi się, że rozłożę sobie oświetlenie na dwóch rogach. Nie centralnie przy bramie, żeby kanibale się od tego nie bali. Czyli będą wchodzić do mojej bazy. W tym momencie będę potrzebował kilka patyków, kilka kamieni. Za moment teoretycznie zapadnie noc, więc powinien rozpędzać się tutaj chaos. Chociaż z drugiej strony wykończyliśmy już większość plemienia z okolicy. Korzystając z okazji, że jesteśmy obok jeziora, wydaje mi się, że złowię sobie kilka ryb, dorzucę do mojego drying racku, póki ten bug istnieje. Ryby teoretycznie powinny się spawnować cały czas. Więc mamy teoretycznie nieskończone źródło pożywienia. Nie do końca widzę, co robię. Czy jestem w stanie polować zapalniczką? Jak najbardziej tak. Polowanie nie jest aż takie szybkie. Dobra, mamy trzy ryby. Wracajmy do mojego obozu. Obóz już sam sobie wygląda całkiem nieźle. Tylko i wyłącznie z ogniskiem oraz z effigy. Dorzućmy sobie jedno oświetlenie tutaj. Fuck, już słyszę kogoś za moimi plecami. Pytanie brzmi, gdzie? Czy to są moi nowi przyjaciele, którzy stoją sobie w mojej bazie? What the fuck? Dlaczego kobieta, którą złapałem, zmieniła się w to coś, które chodzi na czterech nogach? Hej! No dobra, wróciła do swojej standardowej postawy. A ty? Okej, ty też wróciłeś do bycia moim przyjacielem. Wejdźmy na zewnątrz. Jeżeli tylko będę w stanie zrestować pułapkę. Wybudujmy, tak jak powiedziałem, kolejne oświetlenie gdzieś tutaj. Powinno być ok. Jeszcze kilka kamieni, które znajdziemy tuż obok lasu. What the fuck? Dobra, zapolujmy na to coś. Nie chcemy tego czegoś w okolicy. Nie wiem, jak to nazwać. Nie jest to człowiek. Zdecydowanie. Nie do końca zwierzę. Czy to oznacza, że oni po prostu zaczynają się tak dziwacznie zachowywać w nocy? A za dnia chodzą po prostu na dwóch nogach? Tak to przynajmniej wygląda, ponieważ ta, którą złapałem, definitywnie w czasie dnia biegała normalnie. W nocy zaczęła biegać na czterech łapach. Bądź dwóch nogach, dwóch rękach. Nie do końca wiem, jak to określić. Mamy trzy kamienie, dorzućmy je do mojego oświetlenia.
Wydaje mi się, że taka ilość będzie wystarczająca w naszej bazie. Ewentualnie postawię jeszcze jeden na przeciwległym rogu. Jak zawsze one powinny oświetlać również przez palisadę, więc powinny oświetlać też wnętrze mojej bazy. Okej, znowu się przebudziłaś? Spać. Dziękuję. Zobaczmy, jak baza wygląda z zewnątrz. Okej, jest całkiem nieźle. Wejdźmy do środka, wrzućmy ryby na drying rack. Pozwólmy się im suszyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!